Pewnie każdemu z Was uczenie się przychodzi z mniejszą bądź większą trudnością, a już na pewno każdy z Was chciałby dużo wiedzieć, dużo umieć, a jednocześnie za bardzo się nie napracować. Czy to jest możliwe? Aby usprawnić proces uczenia się, trzeba uczyć się z głową, a właściwie uczyć się z mózgiem. Jak więc właściwie użyć mózgu, by ten się sprawnie uczył? Ponieważ uczenie się wymaga sporych nakładów energii, nasz mózg szacuje, czy mu się to opłaca, czy nie. Proces ten zachodzi w korze przedczołowej, czyli centrum dowodzenia naszego mózgu. Nazywamy go procesem motywacyjnym. Od czego zależy to, czy nasz mózg wytworzy motywację do działania, czy też jej nie wytworzy. Od bilansu zysków i strat, jaką osiągniemy korzyść z posiadania wiedzy i jakie poniesiemy koszty jej zdobycia. Nasza kora przedczołowa szacuje również, jakie jest prawdopodobieństwo, że włożymy w naukę dużo pracy, a efekt będzie niezadowalający. Nasza kora przedczołowa nie lubi takiego ryzyka, bo zamiast boczki energia pójdzie w kosmos. Biada temu, kto zamiast tyć, marnuje energię. Na jakieś tam bezsensowne czynności. I tutaj zaczynają się schody. Jak sprawić, by nauka prowadziła do dużych zysków, a jednocześnie generowała niskie koszty, i towarzyszyło jej niewielkie ryzyko. Nasza kora przepczowa dostrzega potencjalne korzyści jako oczekiwaną nagrodę. Aby zobaczyć sens w uczeniu się, należy znaleźć sens posiadania danej wiedzy czy umiejętności. Warto poświęcić trochę czasu na to, by znaleźć zastosowanie danej wiedzy w praktyce, w życiu, w prawdziwym świecie, w którym żyjemy. Najlepiej wypiszcie to sobie na kartce. Co mózg zobaczy, tego już nie odzobaczy. Poświęcony temu czas zwróci się z nawiązką w postaci silniejszej motywacji, co przełoży się na efektywność uczenia się. Sprawdźcie, a jeżeli będziecie mieli z tym problem, Wasz nauczyciel na pewno Wam podpowie, na pewno pomoże. A jeżeli nie będzie potrafić, możecie namówić go śmiało do tego, aby popełnił sepuku. Nie uczcie się dla ocen, ponieważ układ nagrody reaguje coraz słabiej na powtarzające się nagrody. Zmieńcie perspektywę. Uczcie się, by lepiej radzić sobie w życiu. Myślcie o wiedzy jako o narzędziu przydatnym w życiu, w Waszym życiu. Wiedza jest tak wszechstronna, że zanim znudzi Wam się czerpanie z niej korzyści, wcześniej dopadną Was choroby neurodegeneracyjne albo spadnie na wysokość satelita. A jak zredukować koszty? Uczyć się efektywnie o tym zaraz więcej, ale pierwsza najważniejsza zasada jest taka. Mózg zapamięta tylko to, na czym się skupimy, na czym skupimy naszą uwagę. Pozwólcie więc zająć się korze przedczołowej i obszarom kory ciemieniowej tym, co mózg ma zapamiętać i nie marnujcie ograniczonych zasobów kory na rozpraszacze, takie jak smartfon, których jeżeli nie odłożycie, będą zmuszały Was do ciągłego sterowania uwagą i przenoszenia jej z jednej rzeczy na drugą oraz ciągłego odtwarzania wszystkiego, nad czym pracowała Wasza kora przedczołowa. To ogromny koszt, który sprawi, że szybko będziecie czuli znużenie. Dlatego m.in. wasze neurony noradrenergiczne zmniejszają swoją aktywność. Wtedy ostatnią deską ratunku będzie kawa lub herbata. Zawarta w nich kofeina może trochę oszukać te neurony, dając im wrażenie, że zmęczyły się mniej, niż rzeczywiście się zmęczyły. Z tego samego powodu nie uczcie się za długo. Lepiej systematycznie, po kawałku z przerwami, niż jednorazowo i długo. Efektywność naszego mózgu szybko spada, i w którymś momencie zorientujecie się, że w ogóle nie jesteście skoncentrowani na tym, co robicie. Znacie to, prawda? Uczmy się, kiedy jesteśmy wypoczęci, a nie kiedy padamy, jak to się mówi, na pysk. Kiedy nasz mózg, wraz z nastaniem nocy, naturalnie wygasza swoją aktywność. Pamiętajmy też o podaży cukru, preferowanego paliwa dla neuronów. Ale jedzmy zdrowo, dostarczając do mózgu niezbędne mikroelementy i witaminy. No i pamiętajmy oczywiście o tlenie. Spacer da nam więcej niż wietrzenie pokoju, a umiarkowany wysiłek fizyczny, zwłaszcza regularny, znacznie poprawi nasze zdolności intelektualne, a w tym pamięciowe. To lubi nasza kora, hipokamp niezbędny do procesów pamięciowych będzie wam dosgodnie wdzięczny i odpłaci się sprawnym działaniem. A jak zneutralizować ryzyko? To, co dotyczy wielu z nas, to niska wiara w swoje możliwości. Jeżeli wydaje wam się, że nie jesteście w stanie czegoś tam się nauczyć, to macie rację. Wydaje wam się, mózg każdego z nas jest w stanie z łatwością nauczyć się wszystkiego. Każdego z nas wszystkiego. Jednym z moich ulubionych powiedzonek jest to, że nie ma niezdolnych uczniów, są tylko niezmotywowani. A jedną z głównych przeszkód do wytworzenia odpowiedniej motywacji jest właśnie niska samoocena. Jeżeli Wam wydaje się, że niewiele potraficie, zacznijcie wymieniać to, co już umiecie i co potraficie. Nie patrzcie na oceny. Patrzcie na to, co wiecie. Wykończy Was ta wyliczanka. Wierzcie, że uczenie się i pamięć są wrodzonymi funkcjami naszego mózgu. Nie trzeba się ich uczyć. A nasz mózg ma nieograniczone możliwości. To, że wciąż żyjecie jest najlepszym dowodem na to, że was mózg się uczy. W przyrodzie, kto się nie uczy, ten ginie. A ten kto się uczy, temu w mózgu wszystko gra i buczy. Jeżeli brakuje wam poczucia pewności, że dacie radę, uczcie się z kimś. Druga osoba, przyjaciel, przyjaciółka, kolega, koleżanka, redukuje stres i zwiększa poczucie pewności w czymkolwiek co robimy. Naturalnie tak o, a to zwiększa motywację. Podziękujcie przy okazji pod wzgórzu, którego neuronyokstynowe redukują lęk przed porażką, kiedy robimy coś nie sami, a z kimś, zwłaszcza z kimś bliskim. Razem raźniej, razem łatwiej, razem lepiej. A dodatkowo jak uczymy się wzajemnie, uczymy nie tylko siebie, ale także kogoś. W ten sposób uczymy się podwójnie, a nawet potrójnie. Coś o tym wiem, bo wielu, wielu rzeczy nauczyłem się dopiero wtedy, kiedy sam zacząłem uczyć innych. Uczenie się ma dwa wymiary. Pamięć dzielimy na deklaratywną oraz proceduralną. Pamięć deklaratywna to wiedza, a proceduralna to procedury. Nie tylko czynności ruchowe, takie jak jazda na rowerze, ale również psychiczne, mentalne umiejętności, dzięki którym określone działania umysłowe przechodzą nam w sposób naturalny. W tej pierwszej uczestniczy kora mózgowa z bardzo ważną rolą hipokampa, a w drugiej, poza korą, struktury tzw. prążkowia. Najlepiej jak to, czego się uczymy, uruchamia obydwa procesy pamięciowe. Ale jak to zrobić? Należy uczyć się przez działanie, rozwiązywanie zadań, problemów, najlepiej tych, które odzwierciedlają realne działania, które wykonujemy bądź będziemy wykonywać w naszym życiu. Jeżeli wkuwacie coś na pamięć, marnujecie czas i energię, bo znacznie efektywniej jest uczyć się przez działanie, wykonywanie zadań. Pamiętajcie, pamięć proceduralna plus pamięć deklaratywna oznacza, że znacznie łatwiej operować tym, co w pamięci, łatwiej tę pamięć przywołać, bo uruchomienie procedury jest łatwiejsze. Wystarczy rozpoznać kontekst, czyli skojarzyć sytuację, w której dana wiedza czy umiejętność dotyczy. A to nasz mózg robi automatycznie. Jak rozpozna kontekst, automatycznie przywoływana jest również wiedza potrzebna do wykonania działania. Jak dostajecie zadanie i rozpoznacie w nim podobieństwo do innego, które już wykonaliście, mówicie sobie: "Aha, idzie jak spłatka, prawda?". Tak może być ze wszystkim, czego się uczymy. Tylko do wszystkiego musimy znaleźć zadanie, problem do rozwiązania. Pamiętajcie, zero kucia, maksimum działania. Aby uczyć się efektywnie, trzeba rozumieć to, czego się uczymy. Kiedy rozumiemy, naturalnie to zapamiętujemy. Jak czegoś nie rozumiemy, nasza kora przedczołowa usuwa taki ślad pamięciowy i nie ma po nim nomen śladu. Dlatego pytajmy siebie, dlaczego? Dlaczego? To jest pytanie, które zadawać mogą sobie tylko niektóre zwierzęta z nami na czele. Zadajcie sobie to pytanie podczas uczenia się. Pamięć potrzebuje zrozumienia i kontekstu, czyli wiedza musi się odnosić do realiów. Kiedy wykonujecie zdanie problemowe, naturalnie Wasz mózg zapamiętuje czynność i okoliczności, w których dana wiedza ma zastosowanie. Kontekst, realna sytuacja życiowa. Proście o takie zadania swoich nauczycieli lub sami je znajdujcie, twórzcie i rozwiązujcie problemy. A jeżeli ktoś powie wam, wymień, zamiast zastosuj, odpowiedzcie pomidor. Zamiast uczyć się o cechach budowy pomidora, znacznie efektywniej będzie wykonać zadanie polegające na znalezieniu zastosowania dla pomidora. Do sałatki, na kanapkę, do sosu, do pizzy. Wówczas, przywołując widok sałatki, łatwo będzie również wymienić cechy budowy pomidora. Wizualizujcie wiedzę, odnosząc ją do realiów. Zero abstrakcji, maksimum realności. Wizualizujcie wiedzę, tworząc grafiki, rysunki, schematy, mapy myśli. Nie opierajcie się wyłącznie na abstrakcyjnych symbolach, czyli słowach. Dodawajcie do nich obrazy, jak nie rysując, to chociaż wyobrażając sobie to, czego się uczycie. Tam, gdzie można, korzystajcie także z innych zmysłów. Trochę ich mamy. Dokonujcie też na bieżąco syntezy, łącząc to, co już wiecie, z tym, czego się uczycie. Wiedza będzie lepiej ze sobą powiązana, tworząc sieć rozgałęzionych, ale powiązanych ze sobą śladów pamięciowych, Innymi słowy, trzeba kojarzyć ze sobą różne ślady pamięciowe, powiązywać wiedzę z realiami, z konkretnymi sytuacjami życiowymi, obrazami, wspomnieniami, czymkolwiek, co już posiadamy w swojej pamięci. Im więcej ścieżek, po których można dojść do danego śladu pamięciowego, tym łatwiej go przywołać, a tym samym pamięć staje się lepsza, bardziej efektywna. Łatwiej powstaje i łatwiej z niej korzystać, a tylko wtedy ona ma sens. To, że czasem wiemy, że coś wiemy, ale nie potrafimy sobie przypomnieć szczegółów, wynika z tego, że nasz mózg ma problem z dotarciem do izolowanego, niepowiązanego z innymi śladu pamięciowego i lipa. Aby sprawić, by pamięć miała charakter trwały, konieczne jest korzystanie z pamięci czyli przywoływanie śladów pamięciowych. Dlatego ważne są powtórki. Dlatego ważne są powtórki. Ale starajmy się nie przywoływać śladów pamięciowych, by je utrwalić w tej samej postaci, w jakiej pierwotnie powstały. Nie powtarzajmy bezmyślnie regułek, definicji itd. Zawsze starajmy się wykorzystać to powtarzanie, tworząc w mózgu nową jakość, by powiązać ten ślad pamięciowy z innymi, które znajdują się już w naszej korze. Szukajmy analogii, związków przyczynowo-skutkowych, syntetyzujmy wiedzę itd. Pamiętajmy też o tym, żeby myśleć nad tym, czego się uczymy. Autorefleksja jest cenna dla konsolidacji pamięci. Najbardziej naturalną formą refleksji nad wiedzą jest szukanie jej potwierdzenia lub zastosowania w realnym życiu. Wtedy dzieją się rzeczy w mózgu, które możemy określić jako magiczne. Jak już mowa o magii, to jest jeden sposób, dzięki któremu pamięć powstanie jak zamachnięcie magicznej różdżki. Tym sposobem jest wykorzystanie do tego emocji. Układ limbiczny, czyli emocjonalny, kiedy zostanie pobudzony, aktywuje hipokam, który niezwykle łatwo zapisuje wówczas w pamięci wszystko to, Czemu towarzyszą emocje? Oczywiście najlepiej, gdyby były to emocje pozytywne. Nie zawsze uczenie się jest tak samo emocjonujące, a to, czego się uczymy, nie zawsze wzbudza nasze emocje. Ale to nie problem, bo emocje pojawią się same, kiedy przełożymy to, czego się uczymy, na własne życie. Wtedy wiedza będzie samoistnie osobistego charakteru, co sprawi, że zaczniemy czuć emocje. Czyli pamiętajmy, by myśleć o realnych sytuacjach i umiejscawiać w nich siebie, by zobaczyć to, co dzięki tej wiedzy osiągnę, oraz to, czego dzięki tej wiedzy nie stracę. Emocje tworzą się też naturalnie wtedy, kiedy uczymy się z kimś. Obecność drugiej osoby sprawia, że automatycznie czujemy emocje. Emocje nie muszą dotyczyć zresztą tego, czego się uczymy, by wpływały pozytywnie na pamięć. Wystarczy, że uczymy się w warunkach, które są źródłem pozytywnych emocji. Z kimś, kogo lubimy, w miejscu, które lubimy, przy kubku dobrej kawy czy herbaty. Wszystko to sprawia, że mając pozytywne emocje, nasza pamięć będzie powstawała znacznie łatwiej, a to czego się uczymy, łatwiej i mocniej zostanie zapisane w naszej pamięci. Emocje i nastrój wpływają też na motywację. Jak doskonale wiecie, kiedy macie dobry nastrój, wszystko przychodzi wam z łatwością, nawet rzeczy, których nie lubicie. Kiedy jest nam źle, nie mamy ochoty nawet na to, co bardzo lubimy. Zanim zaczniecie się uczyć, załatwcie rzeczy, które macie na głowie, by zwolnić tzw. pętlę stanu podstawowego, by ta mogła w tle przetwarzać informacje, dzięki czemu uczenie się będzie bardziej efektywne. No i te zaległe sprawy nie będą pukać wam do kory przedczowej, próbując przebić się do naszej świadomości, by zwrócić na siebie uwagę. Aby mieć dobry nastrój i dobrą motywację potrzebujemy ludzi, potrzebujemy ruchu, potrzebujemy odrobiny przyjemności i dobrego snu. Sen jest niezbędny również dla prawidłowej pamięci. To w czasie snu właśnie nasz mózg porządkuje pamięć. Hipokamp tylko czeka, by pod osłoną nocy zrobić tam porządek w szufladach i szafkach, do których nawrzucaliśmy bez ładu i składu to, czego nauczyliśmy się w ciągu dnia. Naturalnie dochodzi wówczas do konsolidacji pamięci i jej uporządkowania. Jeżeli będziecie zarywać nocki, nie wysypiać się, procesy pamięciowe będą niewydolne. A szkoda czasu na uczenie się, jeżeli po nauce nie przyjdzie dobry, zdrowy sen. Lub wtedy, kiedy byście chcieli w jeden dzień nauczyć się wszystkiego. Noc będzie za krótka, by hipokamp zdążył wszystko poukładać. Mówiliśmy o emocjach, więc nie sposób nie wspomnieć o stresie. Stres, o ile nie jest zbyt silny, zbyt długotrwały, poprawia nie tylko pamięć, ale również działa motywująco. Nie pozwólmy sobie myśleć, że stres jest taki zły. I pamiętajmy, że źródłem naszego chronicznego stresu jest czasem to, że odkładamy rzeczy, w tym naukę, na później. Im szybciej zaczniemy i bardziej systematycznie będziemy się uczyć, tym bardziej zredukujemy ryzyko powstania niekorzystnego, chronicznego stresu. Miejcie stres pod kontrolą. Uczcie się systematycznie. Jak sprawić, by motywacja do uczenia się nie gasła? Mózg ponosząc koszty oczekuje korzyści. Nie bazujmy na ocenach. Oprzyjmy satysfakcję na czymś innym. Zapisujmy sobie to, czego się nauczyliśmy, wykonujmy zadania, by dowiedzieć samemu sobie, że uczenie się daje efekty. Pożądane efekty, czyli daje nam satysfakcję. Można stworzyć sobie checklistę i odkaczać to, co już zrobiliśmy. Im więcej ptaszków, tym nasza motywacja będzie rosnąć, a przynajmniej nie będzie maleć, bo nasz mózg będzie mieć dowody na to, że nasza praca daje pożądane rezultaty. Nie stawiajmy sobie zbyt wygórowanych celów. Zacznijmy od małych celów. Niech będzie nim opanowanie na przykład pierwszego tematu. Zbyt wysokie cele mogą wydać się naszemu mózgowi zbyt kosztowne, zbyt mało prawdopodobne do osiągnięcia. Metoda małych kroków jest jak najbardziej słuszną koncepcją uczenia się. Potem tę poprzeczkę możemy sobie podnosić, zwiększając trudność zadań, by mieć cały czas poczucie odpowiedniego do możliwości wyzwania, który sprawi, że utrzymamy wysoką motywację. Możemy dodać do tego procesu emocje, tworząc historię, dodając fabułę, wyobrażając sobie, że zmagamy się z nieprzebytą drogą na szczyt, czy też z krwiożerczymi pasikonikami, ludojadami. Macie bogatą wyobraźnię, więc nic nie stoi na przeszkodzie, by z procesu uczenia się zrobić dobrą zabawę, grę, gdzie emocje będą wpływały nie tylko na motywację, ale także na efektywność procesu uczenia się. Najlepiej uczyć się z kimś, dlatego że z kimś łatwiej dzielić trudy, a jednocześnie pomnażać korzyści. Do dzieła! Jak mawiał Joda, nie próbujcie, zróbcie to.